Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 30. kolejki pierwszej ligi Suzuki Koszykówki Mężczyzn. Bardzo proszę o opinię pomeczową trener drużyny Górnika Transeu Zamek Książ Bałbrzych, pan Marcin Radomski. Ogromne gratulacje dla mojej drużyny, dla moich zawodników, bo wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na teren, który bardzo długo nie był zdobyty. Mieliśmy pełną świadomość, że będziemy mierzyć się z drużyną, która bardzo agresywnie na nas wyjdzie. Dodatkowo z naszej strony problemy, że nie było Adriana Kordalskiego ani Mikołaja Stoperzyńskiego, gdzie myślę, tych dwóch zawodników, gdyby było, to tą agresywną obronę dużo łatwiej byśmy łamali i dużo łatwiej byśmy rozwiązywali pewne sytuacje, z którymi dzisiaj mieliśmy problem, w szczególności w drugiej kwarcie, ale myślę, że pierwsza połowa w ogóle była problematyczna, bo jednymi z głównych naszych założeń było atakowanie tej presji. Ale kluczowe było to, żebyśmy też grali zespołowo i my nie graliśmy zespołowo, to automatycznie prowadziło, że ten powrót do obrony nie był taki, jaki być powinien, a kluczowym naszym założeniem w obronie było zatrzymanie kontry i te dwie rzeczy tak naprawdę na siebie wzajemnie cały czas wpływają i w pierwszej połowie tutaj nie zrobiliśmy dobrej roboty, natomiast ogromne ukłony za to, co moja drużyna zrobiła po przerwie. Bo jednak w tej gorącej atmosferze myślę, że to było takie preludium playoffów i playoffowego grania. Wyszła zmotywowana, skoncentrowana, realizowaliśmy te nasze założenia, co automatycznie przekładało się na wynik. Oczywiście wygrana jednym punktem, więc obie drużyny mogły wygrać, natomiast ja się cieszę podwójnie, bo cały sezon jednym z naszych kluczowych założeń jest zbiórka w ataku i dzisiaj po zbiórce w ataku wygrywamy, więc ja jestem szczęśliwy, ale jak mówię, gratulacje dla mojej drużyny za drugą połowę i dziękujemy kibicom, bo zarówno z Opola, jak i naszym, bo myślę, że wspólnie tutaj wszyscy stworzyliśmy naprawdę widowisko, myślę, że jeszcze do jutra mi będzie piszczało w uszach, ale no po to się gra, żeby w takiej atmosferze rywalizować. Super spotkanie, my się cieszymy. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Arin Zecidom. Yes. Komentarz pomeczowy. Speak about the game. Oh, I felt like the other team, Opole, they came out really strong, especially in the first half. You know, they had that home court advantage and we were down two of our key guards, but we still did a good job holding our composure and guys knocked down a lot of key shots in the game, whether it was from three or, you know, in the paint. So, you know, I'm proud of our guys. We were down the whole game up until the last, what, 3 seconds, I believe. I don't think we had a lead before then, but... No, we lead for 4 minutes. Oh, in the 4 minutes? Yeah. But other than that, you know, we were down and we still managed to fight through. We kept our composure and that's been a theme of our team throughout the season as we gain more experience through these games, is just staying within the battle and not losing focus. And always being ready to go and attack. Michał Kroczak, dziękuję w imieniu kibiców i wszystkich za kapitalne spotkanie. To są te spotkania, które się przegrywa, jakby się wygrało. Bardzo proszę o komentarz pomeczowy. Przegrywamy jednym punktem z drużyną, która aspiruje do awansu, do ekstraklasy, będąc praktycznie cały mecz na prowadzeniu. To najbardziej boli, że cały mecz nadawaliśmy tempo, nadawaliśmy tony i jakoś w tej końcówce to oni zdobyli te kluczowe punkty. Każdy z nas, każdy, który był na parkiecie, mógł przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. Czy to zbiórką, czy to obronioną akcją, czy to punktami, czy niedawaniem straty. Na pewno nas to bardzo boli. Cieszymy się, że było tylu kibiców i mecz był zacięty, na pewno się nie poddajemy, wiemy, że musimy pracować, żeby wyeliminować nasze błędy i widzimy się w playoffach na tydzień. Dziękuję bardzo. Trener Robert Skibniewski. No, tak jak Michał powiedział, boli bardzo ta porażka. Gratulacje dla Górnika, pokazali jak mocno, szczególnie pod względem fizycznym, są drużyną. Mówię tutaj o zawodnikach podkoszowych. Myślałem, że tak jak mi opowiedział, że tak dobrze weszliśmy w mecz, tak dobrze to wyglądało, że dowieziemy to zwycięstwo do końca, ale gdzieś tam zabrakło chłodnej głowy w pewnych momentach w obronie czy w ataku.
i to bardzo boli. Gratulacje i podziękowania dla kibiców, zarówno z Wałbrzycha, jak i naszych, którzy stworzyli fantastyczną atmosferę. Myślę, że w tym sezonie jeszcze takiej atmosfery w naszej hali nie było. Oby to był taki dobry zalążek tego wszystkiego, także szkoda bardzo, wiadomo, ale pracujemy dalej, walczymy o play-offy, tutaj się nic nie zmienia. Także dziękuję bardzo. Pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję.